Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie 24 grudnia i rozpoczynamy 24 ostatni vlogmas. Jak widzicie, jestem jeszcze w takiej okazałości w ogóle nie gotowa na Wigilię. Goście dzisiaj do mnie przychodzą na godzinę 19, mamy godzinę 13. I ja mam w sumie jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Najpierw otworzymy sobie kalendarze, potem wysuszę głowę. Muszę jeszcze pościelić łóżko, odkurzyć w pokoju, no i oczywiście się przygotować na Wigilię, pomalować i tak dalej, i tak dalej. Także jeszcze sporo rzeczy mam do zrobienia. Ale najpierw myślę, że otworzymy sobie ostatnie okienka w kalendarzach adwentowych. 24 okienko w Ritter Sporcie. Uwaga, uwaga, chyba jedno z największych okienek, jakie do tej pory było. Jeszcze w szóstce było takie duże. No i ponownie mamy po prostu dwie czekoladki. Jeśli chodzi o Ritter Sport, to powiem wam, że jeżeli ktoś lubi te czekoladki, to mu się bardzo spodoba, bo są tu różne smaki. Codziennie praktycznie, wiecie, coś innego. Później już się zaczęły powtarzać. Może jest tak, wydaje mi się, że jest 7 różnych smaków, ale jak ktoś lubi, to jak najbardziej. Powiem wam, że ja tak naprawdę w większości nie jadłam tych czekoladek, po prostu nie miałam na nie aż takiej ochoty. Tych słodyczy miałam za dużo. Jak już zjadłam, wiecie, Milkę, Kindera i Toblerone, to już na Ritter Sport nie miałam ochoty, ale to są bardzo dobrej jakości czekoladki i bardzo, bardzo dobre. Także jak ktoś lubi, to jak najbardziej można sobie taki kalendarz sprawić na przyszły rok. Lecimy z Toblerone i tutaj również jedno z większych okienek. Uwaga, uwaga. I mamy dwie czekoladki. Mamy klasyczną i orzechową, czyli idealnie na Wigilię, bo to są moje dwie ulubione czekolady. Ta z białą czekoladą i ta z ciemną była taka, a te są naprawdę dobre. Kalendarz jest pusty i to jest kalendarz, który również bardzo dobrze, bardzo polecam. Jednak uważam, że znaczy, to jest, tak wiecie, też dla każdego to, co lubi, ale na przykład ja nie przypadam za białą czekoladą. Ja muszę mieć ochotę na przykład na ciemną albo białą czekoladę. Milkę mam co roku i myślę, że tu już nie ma co o niej mówić większego. To są jedne z moich ulubionych czekoladek. W ogóle Milka to jest moja ulubiona firma, która robi czekoladki. I dzisiaj mamy ogromną choinkę. No naprawdę jest wielka, jeszcze tak wielkiej nie było. Ostatnim słodyczowym kalendarzem i jest to Kinder. No i dzisiaj nam się trafi Kinder Niespodzianka. Jeśli chodzi o Kinder Niespodziankę, to bardzo fajny kalendarz. Powiem, że Kinder to jest właśnie taki idealny dla małych jakichś takich dzieci, więc ten kalendarz był naprawdę super. Mój ulubiony kalendarz, chyba w ogóle jaki kiedykolwiek miałam, jeśli chodzi o kalendarze adwentowe, to jest kalendarz z Rituals'a. Uwielbiam te kosmetyki i przez ten kalendarz polubiłam je jeszcze bardziej. Naprawdę. Jeżeli chcecie kalendarz z pielęgnacją, to to będzie najlepszy wybór i najlepszy zakup, jaki możecie sobie zrobić na przyszły rok. Bardzo, bardzo wam polecam. A dzisiaj mamy ostatni produkt i jest to ponownie pianka. I ta pianka już akurat była, ale ja się nią aktualnie kąpię pod prysznicem codziennie. Bardzo fajnie, że się znalazł w ostatnim okienku. Chociaż mogli nie dawać powtórki. Mogli na ostatni dzień dorzucić coś fajnego. No i ostatni również jeden z lepszych kalendarzy, jakie miałam i jeden z droższych kalendarzy, jakie miałam. To jest to Sephora. I tutaj jest też taki plusik, że mamy jeszcze dwa okienka. 24 i 25. A więc otwierajmy. Spada mi trochę ten ręcznik, ciągnie mi strasznie za głowę. Ale uwaga, w 24 okienku mamy maskarę. Znowu maskara. W kolorowych kosmetykach to ciężko dać coś innego niż jakieś maskary z różnych firm. Tej firmy akurat nie znam. Fetish Eyes Pat McGrath Labs. Nie znam tej firmy. Tylko kurde, powiem wam, że szkoda jednak, że jest tak dużo tych tuszy, bo było chyba z 5 ich. Ostatnie okienko. Tak, wiedziałam, że będzie jakaś paletka i to jest to, słuchajcie, paletka z Huda Beauty, czyli to jest taka właśnie kolejna premium marka. Mam nadzieję, że kolory będą jakieś takie dla mnie w porządku. Uwaga, uwaga, tak się prezentuje, bardzo ładna. No i takie świąteczne kolory, różowo, czerwone, błyszczące jakieś. Proszę bardzo, tak się prezentują. Bardzo ładnie za to pachnie ta paletka, tak naturalnie. Ale kosmetyki ogólnie wszystkie były bardzo, bardzo fajne i super się sprawdzają póki co. Idę jakieś rzeczy ogarniać, muszę jeszcze zmontować vlogmasa i że widzimy się, jak będę robiła coś ciekawego.
Wyglądam ślicznie, prawda? Zobaczcie, taka Wigilia i taka pogoda. Świeci słońce. Znaczy fajnie, że świeci słońce, ale mógłby też spaść na przykład śnieg. Jak to, słuchajcie, na przykład w zimę. Ale powiem wam, że to jest przykre. Niektóre dzieci to nawet są, mają tak, są tak młode. Na przykład niektóre dzieci mają 5-7 lat i one, wiecie, na wszystkich filmach, bajkach widzą takie białe święta. A u nas jak w Afryce. Moi drodzy, a więc ja już jestem pomalowana, rozpuściłam też włosy i zobaczcie, tak to się prezentuje. Wyszły bardzo spoko, nie jakoś idealnie, ale może być. A makijaż, słuchajcie, nie wiem jak wam go pokazać, ale zrobiłam bardzo ładny makijaż oka, tylko nie wiem gdzie go dać, żebyście mieli dobre światło, to chyba będzie dobrze. Ładnie? Dajcie znać. No i tak się prezentuje. Teraz tutaj mam rajstopy, będę musiała ubrać któreś z tych. Gaszę świeczkę, bo śmierdziało karpiami w całym domu, dlatego zapaliłam. I co? I tak naprawdę została jeszcze jakaś godzinka do przyjazdu gości, więc póki co ja idę sobie usiąść z rodzicami na dole. O, tak właściwie to 40 minut zostało. Dobra, to zaraz się będę ogarniać, ale jeszcze ubierać. Ale póki co to jestem w bluzie, w spodenkach i jest giz, więc się ubiorę za jakieś 20 minut. Okej, moi drodzy, a więc ja już jestem po Wigilii. Wszyscy goście, którzy mieli, pojechali. Został jeszcze tylko u nas wujek, który u nas nocuje i nie nagrywałam wam nic praktycznie, bo jednak spędzałam, wiecie, ten czas z rodziną. Było bardzo, bardzo fajnie. I co? Zjadłam bardzo dużo. Nie mogę się ruszać dosłownie. Nie mogę się ruszać. I co? I jestem strasznie też zmęczona, bo nasza Wigilia zaczyna się zawsze o 19, a kończy o takich godzinach. 1:30, a my dopiero skończyliśmy. Tam pomagałam rodzicom sprzątać i w ogóle. No i jutro drugi dzień świąt. I wydaje mi się, że teraz pokażę wam prezenty, które dostałam. Oczywiście również wam. Wy to oglądacie z 25, nie myślałam tego, ale chciałam wam oczywiście życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Wesołych świąt. Mam nadzieję, że mieliście je spokojne, radosne. Jeszcze, mieliście. Jeszcze są 2 dni świąt, jeżeli ktoś obchodzi pełne święta, to będzie je świętował i dzisiaj, tego dnia, kiedy wy to oglądacie, i jutro. Także życzę wam wesołych, wesołych świąt. Spokojnych, radosnych, ciepłych, w gronie rodziny. I co? Jeśli chodzi o noworoczne życzenia, to jeszcze od mnie dostaniecie. No a takie póki co były świąteczne. I co? Teraz czas pokazać prezenty, które dostałam. Powiem wam, że ja takich prezentów w tym roku się nie spodziewałam. Znaczy spodziewałam się kilku, ale na pewno nie wszystkich, które dostałam. A więc tak. Pierwszą rzeczą jest szczotka. Ja do tej pory zawsze używałam Tangle Teasera. Jakiś czas temu zmieniłam sobie szczotkę na inną, ale była beznadziejna. I tym razem dostałam szczotkę od Olivia Garden. To są podobno jedne z lepszych, tańszych szczotek, jakie są na rynku. I dostałam tą wersję large, czyli największą. Następnie taki oto bidon. I powiem wam, że mega się z tego... Nie zauważyłam tego napisu, nie zauważyłam, że tu jest napis. Nie zauważyłam wcześniej kompletnie tego napisu, jest tylko jedna gwiazda. Ten bidon dostałam od brata, bardzo ładny taki, fajny będzie do szkoły, bo właśnie nie mamy żadnego takiego bidonu termicznego, który, wiecie, jest tak otwierany. Zawsze mamy takie odkręcane i one mnie tak denerwują. Zapowiadam napis taki trochę mało skromny i myślę, że ludzie mogliby pomyśleć, że jestem ogromnym narcyzem, jak gdzieś bym z tym szła, ale fajny, miły, uroczy to jest. Dziękuję bardzo, braciszku. Kolejna rzecz, którą tutaj mam, to jest biżuteria. Jest to biżuteria z Yes. Ja do tej pory, jak widzieliście, przez cały czas od moich urodzin, jeżeli oglądaliście vloga mojego urodzinowego, to wiecie, że dostałam tam od kolegi i koleżanki, Halo Focus, kolegi i koleżanki naszyjnik, który taki był ze znakiem nieskończoności i z piórkiem. I to był naszyjnik, który od założenia od moich urodzin nosiłam non-stop. Może zdjęłam tam kilka razy albo coś w tym stylu, ale tak to nosiłam praktycznie cały czas. I teraz dostałam kolejną, również srebrną biżuterię. Także fajnie, ja lubię takie, wiecie, troszkę lepszej jakości biżuterię. I tym razem dostałam z czterolistnymi koniczynkami. Taki dość ciekawy motyw. Nigdy nie sądziłam, że to mogło być tak ciężkie, bo waży to, myślę, że z jakieś 7 kg. Patrzcie na to. To jest bryła soli, a dokładnie lampka solna, która wygląda mega uroczo. I nikt mi nie powie, że nie wygląda, bo wygląda pięknie.
I tak, odpalimy sobie ją. O. Kosmicznie to wygląda, kosmicznie. Będzie stała u mnie na biurku, myślę. I ostatnią rzeczą, której tak totalnie się nie spodziewałam. Ja mówiłam rodzicom, że ja, jak mi wiecie, jak już będę miała vlogmasy, to wiecie, przez to, że będę robiła przez 24 dni daily, to troszkę sobie jakby dorobię. I stwierdziłam, że za tą cenę później będę chciała kupić nowy aparat, bo mój naprawdę już, jak zauważyliście ostatnio na vlogmasach, szwankuje ostrość. Próbowałam już 1000 razy nastawiać tą ostrość i za każdym razem wychodziło mi to niepowodzeniem. Nie dość, że jeszcze w dodatku mam zepsutą jakby tą taką, wiecie, taki podgląd do zdjęć, on mi się strasznie zacina. To jeszcze nie można do tego mojego aparatu doczepić mikrofon, więc chciałam sobie bardzo kupić jakby kolejną część tego mojego aparatu, czyli jak do tej pory miałam Canon G7X Mark II, to chciałam sobie kupić Canon G7X Mark III. I taki właśnie rodzice mi sprawili i po prostu jestem tak szczęśliwa, bo wiecie, ja nie sprzedaję tego starego aparatu, zostawię go sobie i na przykład jak będę nagrywała jakieś takie filmiki, które będzie jakby statycznie kamera, to będę dla was nagrywała dwie perspektywy. To jest mega, mi się zawsze podobało, że tak kamera przeskakuje, jak ma tak dużo nowych opcji, że ja się nie spodziewałam, że jakby level dalej może mieć aż tak dużo nowych opcji. Mikrofon, no i oczywiście od boku mamy wejście na mikrofon i od razu po prostu zamawiam sobie jakiś mikrofon, serio, już się nie mogę doczekać. No i co? I w ogóle inaczej się włącza, zupełnie i wygląda to inaczej, jeszcze mam pełno samouczków tutaj. Różni się kształtem, widzę, że już tutaj nie ma napisane G7X, tylko teraz jest tutaj na dole. Nie no, ja będę to ogarniać, ja będę się... Okej, moi drodzy, a więc mamy już kolejny dzień, a standardowo zapomniałam się pożegnać. Ale chciałam wam bardzo serdecznie podziękować za te 24 vlogmasy, że codziennie mnie oglądaliście, wspieraliście, komentowaliście, lajkowaliście, że byliście po prostu ze mną, że jak były jakieś błędy, to rozumieliście to i dziękuję wam bardzo serdecznie. I bardzo się cieszę, że wytrwałam, że przez 24 dni zrobiłam 24 vlogmasy, które zostały wstawiane najwyżej z dwugodzinnym opóźnieniem. Także najpóźniej był chyba o 18 albo 19 vlogmas, także jestem naprawdę z siebie dumna i że udało mi się tak dobrze zrobić, skromnie oczywiście mówiąc, ale nie no, naprawdę się cieszę, że to daily mi się udało i co? I czekajcie, bo za niedługo wracam. Nie będzie żadnej przerwy w tym stylu, bo ja teraz jeszcze jak dostałam nowy sprzęt, to nie ma opcji, że sobie robię jakąś przerwę od daily. Będzie cały czas nagrywane. Zaraz wyjeżdżam na Sylwester, więc na pewno będzie jakiś vlog. Za niedługo może ogarnę jakieś Q&A, także szykujcie się. I co? Buziak dla was jeszcze raz, wesołych świąt i widzimy się już niedługo.